Mój plan na kolejne 26 minut jest naprawdę bardzo prosty. Wbić jak najwięcej poziomów, zjeść później nowy owoc. Mam flame przygotowany, ale zobaczymy, czy to będzie flame zjedzony, czy jakiś inny. Plus może wyekspić ten nowy owoc. Zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie, ale pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby nie przegapić właśnie kolejnych odcinków z Bloxfruta. Mamy 355 poziom. Jak widzicie, ten poziom rośnie bardzo, bardzo szybko. Obstawiam, że dzisiaj skończymy całkowicie tą wyspę. Witam serdecznie. Na pewno serwer będzie musieli zmienić na inne, bo musimy jak najbardziej wykorzystać boosta, którego dostałem w zamian za wymianę kości. I w ogóle okazuje się, że ten event ma tak jakby dwa tryby. Jeden jest na Halloween i tam można dostać rzeczywiście jakiś nowy owoc, a drugi... Oj, dobra, ktoś tutaj zrobił portal, coś dziwne. A drugi tryb to jest w momencie, gdy tego eventu Halloweenowego nie ma. Więc teraz już nie ma Halloween i nie mam pojęcia, czy ja w ogóle za te kości mogłem coś dostać. Ale nie zmienia to faktu, że boss jest, to jest najważniejsze, także lecimy. I skłamałbym, gdybym powiedział, że z tym bossem nie mam żadnych problemów, bo tak ze 3 razy na spokojnie się wywalam na nim, 362 poziom. No ten serwer niestety jest full, ten też jest full, nie wiem z jakiego powodu, niby pokazuje, wiecie, 10 na 20, ale w Bloxfruta gra tyle osób, że naprawdę bardzo często są problemy, żeby tutaj dołączyć, ale 45 punktów, zobaczymy, ile po wykorzystaniu tego boosta będę miał tych punktów. O, i mamy nowego questa na 380 poziomie, albo 375. Nie mam pojęcia, jak to tutaj jest zrobione, ale mamy, dobra, zobaczymy w ogóle, co to za quest i wiem, że pod shiftem mogę zmieniać sobie kamerę. Przyznam szczerze, że trochę już się przyzwyczaiłem do testowania innej kamery i to jest 1400 metrów. Dobra, jeżeli kliknę na domek, no to powinno mnie przetransportować na tą podstawową wyspę, przez co powinienem mieć jakby troszeczkę mniejszy ten dystans. 400 metrów, jak widzicie, dosłownie to jest kawałeczek i nadal korzystam, 16 minut mam tego boosta. Sorry, że jakby, wiecie, nie zatrzymuje się, że może pójdziemy sobie zrobić, znaczy wylosować jakiś kolejny owoc albo coś takiego, ale naprawdę ten boost może mi uratować tutaj dość dużo żmudnego grindu, więc trzeba go wykorzystać na 100% i tam jest kolejna wyspa. Co to w ogóle jest za dziwna wyspa? O co chodzi? Czy ja mam po prostu tutaj wpłynąć i mam skoczyć? Okej, okay, dobra, nie spodziewałem się tego, że będziemy... podwodna wyspa, dobra, już kojarzę. W OnePiece, jak oglądałem to, to nie był to mój ulubiony ark, ale niech będzie z fishmanami tutaj wszystko będzie. 8 mamy do pokonania, nie wiem, czy to jesteście wy, w sumie wyglądacie... Chciałbym powiedzieć, że wyglądacie dokładnie tak samo jak reszta NPC-ów, z którymi się tutaj bije, ale to nie ma żadnego znaczenia. Coś miałem jeszcze powiedzieć, że w ogóle na 300 poziomie ja mogę już stworzyć swoją gildię, tylko... Czekaj, moją załogę, przepraszam, nie gildię, tylko mamy tutaj załogę. Tylko pytanie, czy ta załoga w ogóle coś daje, jakiekolwiek bonusy, czy że możecie mieć dane logo i tak naprawdę to tyle. Bo w sumie ja mogę to zrobić, jeżeli będziecie zainteresowani, jeżeli znajdą się osoby, które chciałyby pływać pod moją banderą, czy jak to się tam nazywa, to można po prostu pomyśleć, bo zdałem sobie sprawę, jak płynąłem, że właśnie tutaj create crew mam i że od 300 poziomu. Także mówię, można coś tam pomyśleć, a my co, wracamy do expienia. Ile mam? 8 do pokonania, nie wiem, czy z prawej strony ktoś jest, tu w ogóle jest jakiś sklepik, pewnie też można kupić jakiś styl walki. Tutaj? Tak mi się coś kojarzy. Może jakieś podwodne karate albo coś w tym stylu. Jinbe, jeżeli mnie pamięć nie myli, to on znał coś takiego. Także obstawiam, że to będzie jakoś tam powiązane. Zostało mi 50 sekund tego boosta, więc raczej więcej poziomów już nie wbiję. Mamy 402 poziom, 164 punkty do dodania. Wiadomo, w co wszystkie zostaną zainwestowane. I w sumie chyba o tym nie mówiłem, ale te punkty nie są rozdysponowane na zawsze. Ja będę ten build zmieniał, tylko na razie na sam czas expienia to wydaje mi się, że po prostu będę inwestował wszystkie punkty, a raczej większość w tego Bloxfruta. Jeszcze sprawdzam, jak to wygląda z tymi owocami. Jest lat za 650. 50, kurde, kuszące jest to. Nie ukrywam, Buddy nie ma. Portal, w sumie to są te, które pokazywałem nawet w poprzednim odcinku, te owoce. Więc teraz czas na zmianę owoca, tak, ponieważ nie jest to jeszcze koniec filmu, tylko na początku popłyniemy sobie standardową na dżunglową wyspę. Może coś lepszego się trafi, chociaż patrząc na to, że moimi owocami, czekajcie, w którą stronę jest dżungla? A, tutaj jest blisko. Moimi owocami, które do tej pory trafiłem, jest Flame, Bomb oraz Chopfruit, no to... Nie mam pojęcia, czy będzie po prostu lepiej. Mam tą szablę, którą można by było sobie podekspić, ale z drugiej strony, jak patrzę na to, że no ja nie mam żadnego punktu nawet w miecz, to czy jest sens się na tym skupiać, czy lepiej podekspić sobie właśnie to? I wydaje mi się, że to też będzie jedna z rzeczy, na której się teraz skupię, czyli wbicie chociaż, nie wiem, tego setnego poziomu na tym stylu walki, ponieważ żeby odblokować, jest coś takiego jak Superhuman?
I żeby to mieć, to trzeba i tak odblokować wszystkie właśnie style walki na maksa. Więc prędzej czy później ja to wszystko i tak będę musiał tutaj zrobić. Dobra, witam serdecznie. I chwila prawdy. Co dostaniemy? Okej. Tak, tak, tak. 85 tysięcy. Oczywiście kupujemy owoc. Ice Fruit. Ej, wydaje mi się, że Ice Fruit jest całkiem dobry. No i teraz mam dylemat, bo nie mam pojęcia, czy powinienem iść pod ogień, czy powinienem iść pod lód. Możecie teraz napisać w komentarzu, zatrzymajcie sobie film, jak byście wy poszli. Czy poszlibyście pod ogień, czy poszlibyście pod lód? No ja raczej wybrałbym ogień, ale podobno lód jest lepszym wyborem, jeżeli chodzi o grindowanie. Więc mimo tego, że naprawdę chciałbym użyć tego ognia, no to na środku oceanu tutaj, pokażcie mi ten, mamy piękny, lodowy owoc, który właśnie skonsumuję. Tak, co chcę zrobić z tym owocem, chcę go zjeść. Ale spokojnie, jeżeli chodzi o entuzjastów lodowego, przepraszam, owocu tego ognistego, no to on będzie też przeze mnie zjedzony. Okej, tutaj mamy, ojejku, mało skill jest. No dobra, pograndujemy go, zobaczymy. Chociaż wydaje mi się, że bez problemu teraz wbiję ten setny poziom, patrząc na to, jak teraz mi to dość szybko szło. Tylko sam początek, wiecie, zabicie tych pierwszych mobków, to będzie... czekaj, bo ja mogę bić też z tego, z autoataku. Dobra, to może nie będzie ten, nie będzie takiego problemu. Weźmiemy sobie questika. Ja też w ogóle z tym owocem niepotrzebnie pływałem, ponieważ jest szansa, że ten owoc można stracić. I tak, na 400 poziomie będziemy bili nowego mobka, który obstawiam, że albo będzie tutaj przed pałacem gdzieś, albo w tym pałacu. Fishmer Commandos on się nazywa. Nie, no to wygląda jak boss. Tu musi być jakiś boss, ale gdzie jest ten drugi przeciwnik, z którym ja będę się mierzył? Czy ja coś widziałem? W ogóle haki też muszę kupić. Haki obserwacji kosztuje chyba milion, albo pół miliona, albo 600 tysięcy. To też pamiętam o tym, że coś takiego jest i mamy tego komandosa. Dobra, zobaczmy, ile mu z... Ty, 600 z jednego ataku mu bije? Dobra, powiedziałbym, że... Wow, jest git! Jest nawet bardzo dobrze. Przecież ja mogę po prostu bić ich z ręki. I nic więcej nie muszę robić. Zobacz na to, co się dzieje. Okej, chyba jednak ten Ice jest lepszy. Chociaż z drugiej strony ja nie wiem, jakie ma umiejętności Flame. Bo tak jak mówiłem, ja sobie nie spoileruję tutaj w tego w żaden sposób. Jedyną rzecz, jaką sprawdzam, to tier lista po prostu. Czy coś jest niby OP, czy nie. Ale na razie ten Ice wydaje się naprawdę spoko. No i wydaje mi się, że przez ten owoc o wiele szybciej zacząłem robić questy, ponieważ nie ma już czegoś takiego, że muszę mieć rzeczywiście grupę mobów, tak jak robiłem to w przypadku owocu Gomu Gomu, albo na przykład ten poprzedni, który miałem. Tylko rzeczywiście ja mogę nawet autoatakami podchodzić sobie i bić na spokojnie te mobki, co jest według mnie lepsze niż to, co do tej pory miałem. Zobaczcie, na spokojnie sobie je biję, oni mi w ogóle nie zadają żadnych obrażeń. Mam 84 poziom tego owocu. Także, no, ja się z tego cieszę. Nie wiem, czy wam się będzie podobał po prostu taki gameplay, bo jednak to jest jakaś tam zmiana. Brakuje mi jeszcze trochę do setnego poziomu, no i będę chciał na pewno zobaczyć, co to dokładnie jest. I gdzieś tam w kolejności mamy kolejny owoc do przetestowania, czyli Flame. Albo rolowanie na jakąś Buddę, na jakiś Light, na jakiś... chyba jest jeszcze Magma dość dobry. Nie, no, dość dużo jest tych owoców, które są dobre. No i mam jeszcze czwartego skilla, także robi on właśnie taką, jakby, nie wiem, arenę, coś takiego. Oczywiście, wow, w ogóle nie trafiłem tym pociskiem, to było dziwne, ale całkiem przyjemny owoc. Jakbym miał dać mu od 1 do 10, to pewnie dałbym taką 8 solidną, no bo bardzo przyjemnie się gra i mówię, to jest kompletnie dla mnie nowy playstyle, że ja podchodzę i po prostu biję lewym, a nie tylko, że na przykład tak jak miałem Gomu Gomu, że raz uderzyłem, czekam, aż przeciwnik podejdzie, skillek i tak dalej, i tak dalej. Tą chyba elektryczną część zostawimy sobie na kolejny film, ale mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego, jak to wyszło. Pewnie na razie sobie poekspię tym. Wiadomo, level się między odcinkami zmieni, ale nie zmieni się to, że zostawiliście łapkę, prawda? Na pewno to zrobiliście, miłego dnia wam życzę i do zobaczenia. Cześć!